Marta Jastrzębska, witam Państwa i zapraszam na niedzielne główne wydanie zbliżeń. A zaczynamy od kolejnych podtruć tlenkiem węgla. Tym razem do zdarzenia doszło w Terespolu Pomorskim przy ulicy Dworcowej. 6 osób, w tym 4 dzieci, zostało przewiezionych do szpitala. Okres grzewczy w pełni, dlatego służby apelują o ostrożność i rozwagę. Dom wielorodzinny w miejscowości Terespol Pomorski. W sobotnie popołudnie w mieszkaniu Alicji Natwi z pieca kaflowego zaczął wydobywać się dym. Próbowaliśmy napalić piec, ale w ogóle nie szło rozpalić nawet. Wszystko się cofało i w ogóle mieliśmy okna pootwierane, ale tak się nakopciło, że po prostu nie szło wytrzymać. W tym roku problemy się pojawiły, nie? W zeszłym roku już się też pojawia, ale wystarczyło piec przeczyścić, piec był został przeczyszczony i w tym roku jeszcze raz też był przeczyszczony, ale to już nie pomagało. W mieszkaniu przebywało 6 osób, w tym 4 dzieci. Zostali zabrani do szpitala z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla. Już na wejściu, wchodząc z włączonym czujnikiem wielogazowym, to m.in. wygrywa tlenek węgla, od razu włączył się w nim alarm, czyli wystąpiło stężenie 30-40 ppm, czyli już, które zagraża naszemu zdrowiu i życiu, chociaż też mieszkanie było w tym momencie też się wietrzone już przez mieszkanie. Szybka reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. W przyszłym tygodniu ponownie mają zostać sprawdzone przewody kominowe. Piec jest niewyczyszczony i zapchane kanały po prostu i się cofa, bo kominierz był ostatnio 3 stycznia i przegląd kominowy był robiony. Tylko na terenie powiatu świeckiego od września ubiegłego roku zanotowano 14 podobnych zdarzeń. W Grucznie starsze małżeństwo zatruło się tlenkiem węgla. Obydwoje w stanie ciężkim trafili do szpitala. Ale podobnych sytuacji w całym regionie jest więcej. W Inowrocławiu 22-letni mężczyzna zmarł, a 20-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Po tym, jak w mieszkaniu stwierdzono obecność tlenku węgla, zarzuty usłyszał 54-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta. Okazało się, że zatkali wylot kominowy ubraniami. W Bydgoszczy prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 9-letniego chłopca, którego rodzina znalazła w łazience w jednej z kamienic. Chłopiec nie żył. Prawdopodobnie przyczyną śmierci był tlenek węgla. Okres grzewczy w pełni, a to oznacza realne zagrożenie, podkreślają służby. Warto więc zainwestować w swoje bezpieczeństwo. Czujka tlenku węgla i czujka dymu, te dwie czujki zapewniają nam prawie że 100% skuteczność ochrony przed takimi trudnymi sytuacjami, czasami tragediami życiowymi. Od września ubiegłego roku w Kujawsko-Pomorskiem Straż Pożarna podjęła 108 interwencji związanych z tlenkiem węgla, w których poszkodowane zostały 52 osoby, 4 osoby zmarły. Bydgoszcz, Karolina Ratajczak. Niemy protest w Grodzie Kopernika. Apel milczenia przeciw dyktaturze władzy zorganizowała społeczność obywatelskiego Torunia. Przed urzędem miasta na znak sprzeciwu przede wszystkim wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości zgromadziło się kilkanaście osób z czarnymi opaskami na oczach i ustach. Przedstawiciele partii rządzącej odpowiadają, że zreformowane sądy teraz będą bliżej zwykłego człowieka. Nasz protest w niecodziennej formie, w formie happeningu, zasłonięte oczy, zasłonięte usta. Niemy krzyk wołający o sprawiedliwość. Sprawiedliwość nie powinna zależeć od określonej opcji politycznej, od poglądów politycznych. Powinna być sprawiedliwa, a tak przestaje się dziać na naszych oczach. Nie rozumiem w ogóle tego krzyku, ponieważ to do mnie ludzie przychodzą, mieszkańcy, i mówią, że sprawiedliwości do tej pory w sądach według nich nie było. Teraz ona będzie, ponieważ wszystko to, co tam zostało zapisane w tych ustawach, idzie ku takiemu, żeby każdy człowiek był dostrzeżony, każdy problem był dostrzeżony, żeby sędziowie działali szybko, sprawnie i żeby mieli na widoku człowieka. Bydgoszcz świętuje powrót do macierzy. Wczoraj mieszkańcy uczestniczyli w uroczystościach pod pomnikiem wolności. Inscenizacje historyczne na Starym Rynku przygotowało również Miejskie Centrum Kultury. Dziś do obchodów włączyło się Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
podniośle i patriotycznie, ale także z przymrużeniem oka. Tak mieszkańcy miasta świętowali wczoraj 98. rocznicę powrotu Bydgoszczy w granice Polski. Inscenizacje na Starym Rynku przypomniały o wydarzeniach 20 stycznia 1920 roku, kiedy to pierwszy polski prezydent Bydgoszczy Jan Maciaszek odebrał klucz do miasta z rąk niemieckiego burmistrza. Dziś pamięć poległych o niepodległe miasto uczciło Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. W uroczystości pod pomnikiem Najświętszego Serca Pana Jezusa udział wzięły poczty sztandarowe, delegacje, kombatanci oraz oficerowie wojskowi. To właśnie przed 98 laty dobiegła u nas końca najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Kres walki mieszkańców Wielkopolski, Kujaw i krain o polskość, o prawo do języka i własnej ojczyzny. Podczas uroczystości szczególną uwagę zwrócono na krwawą drogę do wolności Polski i Bydgoszczy. My kontynuujemy ten Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej imieniem marszałka Piłsudskiego, te tradycje niesienia pamięci o tych działaczach, którzy poświęcili się polskości. Obchody powrotu Bydgoszczy do macierzy zakończyła wspólna modlitwa w intencji bydgoszczan. Delegacje złożyły także kwiaty pod pomnikiem. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. To była zabawa dla blisko 200 par. W Toruniu odbył się 8. marszałkowski bal dobroczynny. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie placówek pomagających osobom niesamotnym i niepełnosprawnym. Do tej pory zebrano już 150 tysięcy złotych, a aukcje wciąż trwają. Tradycyjnie marszałkowski bal dobroczynny rozpoczął się uroczystym polonezem. Samorządowcy, politycy, ludzie biznesu, nauki i sztuki z całego regionu po raz kolejny bawili się w Centrum Kulturalno-Kongresowym na toruńskich Jordankach. To miejsce rzeczywiście przygotowane na takie wydarzenia. Mam nadzieję, że będziemy jak co roku bardzo otwarci i szczodrzy. Bardzo się cieszymy, że możemy przede wszystkim wspierać osoby, które tej pomocy najbardziej potrzebują, które często są wykluczone społecznie. W tym roku dochód z wydarzenia wesprze działalność polskich misji katolickich, zakup generatora prądu w Indonezji i budowę studni w Zambii. Pieniądze trafią także do prowadzonego przez Elżbietanki Domu Pomocy Społecznej w Grabiu, gdzie bezpieczną przystań znalazło 70 niepełnosprawnych dzieci oraz Domu Dobrego Pasterza w Żołędowie Sióstr Pasterek. Tu przebywają samotne matki po przejściach. Chciałbyśmy szczególnie prosić o pomoc w wyremontowaniu pomieszczeń sanitarnych, które są naprawdę w bardzo złym stanie i pieniążki zebrane podczas licytacji bardzo, bardzo pomocne nam w poczynieniu zaplanowanych remontów. Do placówki trafia coraz więcej dzieci, które są niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, mają większe możliwości od swoich koleżanek i kolegów. Przede wszystkim są to dzieci z trudnościami wychowawczymi, tak więc chciałyśmy przeznaczyć jedno z pięter domu na piętro właśnie dla tych dzieci. Będzie to możliwe dzięki pieniądzom ze sprzedaży biletów na bal, ale i licytacji. W tak zwanych cichych aukcjach zdobyć można było m.in. wycieczkę dla dwóch osób do siedziby Telewizji Polskiej w Warszawie. 1968 przedostawia odpowiedź. Podczas aukcji głównych najwyższą cenę, bo 18 tysięcy złotych, osiągnął miedzioryt twórcy tzw. graficznej szkoły wileńskiej Jerzego Hopfena. Za 16 tysięcy złotych deskorolkę z autografem Davida Lyncha i twórców kultowego serialu Twin Peaks wylicytował organizator balu, marszałek Piotr Całbecki. Ośrodki, którym pomagamy, dzieci, młodzież niepełnosprawna, na to zasługują. I też ten osobisty już taki bodziec. Moja żona bardzo się zaangażowała, aby tę deskę dzisiaj można było wystawić na licytacji głównej. Jak poinformował Urząd Marszałkowski, już po zakończeniu balu gotowość zapłaty wyższej kwoty za deskorolkę wyraził fan serialu Twin Peaks ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego przedmiot wrócił do licytacji i będzie wystawiony do internetowej aukcji przez 2 tygodnie. Toruń, Katarzyna Prędkowska.
Jest szansa, że przynajmniej część instrumentów wchodzących w skład kolekcji zabytkowych fortepianów stworzonej przez Andrzeja Szwalbego zyska drugie życie. Jako pierwszy zrewitalizowany został fortepian Zygmunta Noskowskiego, kompozytora przełomu XIX i XX wieku. Prace konserwatorskie, na które fundusze przekazał Urząd Miasta w Bydgoszczy, trwały 6 miesięcy. Wczoraj w Starym Pałacu w Ostromecku miała miejsce prezentacja zabytkowego fortepianu. Teraz już można nie tylko na niego patrzeć, ale na nim grać. Pochodzący z 1890 roku fortepian Zygmunta Noskowskiego jest całkowicie sprawny. Kompozytor, wielce zasłużony dla polskiego życia muzycznego, otrzymał go jako prezent od społeczeństwa na 25-lecie swojej pracy twórczej. Publiczność miała okazję posłuchać dźwięków tego instrumentu podczas recitalu fortepianowego Mariusza Klimsiaka. To wielka gratka, bo niewiele jest instrumentów, niewiele przetrwało instrumentów, które należały do jakiegoś kompozytora. Ale zanim ten bardzo dekoracyjny fortepian zyskał taki wygląd i brzmienie, przez pół roku był naprawiany w pracowni pianin i fortepianów Andrzeja Włodarczyka w Słupnie koło Warszawy. Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z techniką obowiązującą w wieku XIX. Zakres prac to można nazwać jako remont generalny, ponieważ w tym instrumencie praktycznie wszystkie części były poddane renowacji. Najwięcej pracy mieliśmy oczywiście z jego szatą zewnętrzną, bo instrument był 8 razy przeprowadzany. A potem można było już dokonać uroczystego przecięcia wstęgi. Przywrócenie do życia fortepianu Zygmunta Noskowskiego było możliwe dzięki funduszom z Urzędu Miasta Bydgoszczy, który wspólnie z Miejskim Centrum Kultury chce podjąć pracę nad renowacją kolejnych instrumentów z kolekcji Andrzeja Szwalbego. Nie musi być tak, że one wszystkie będą grać. Zresztą nie wszystkie można, że tak powiem, uzdrowić, ale dwa są w takich naszych planach niedalekosiężnych. Imię Zygmunta Noskowskiego zyskał też salon, w którym mieści się fortepian. Uroczystość stała się okazją do przypomnienia sylwetki samego kompozytora, twórcy m.in. pierwszego polskiego poematu symfonicznego Step. Ostromecko, Urszula Guźlecka. A teraz czas na zapowiedź informacji sportowych. Artur Onacki, dobry wieczór. Co dziś w serwisie? Dobry wieczór. W Gdyni rozpoczął się finał Pucharu Polski koszykarek. Artego Bydgoszcz gra z Wisłą Kanpa Kraków. Wynik tego meczu poznamy w serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń, w którym powiemy także o piłce nożnej. Rozpoczął się tegoroczny cykl turniejów Koronowo Cup. W sobotę bramki zdobywali Orlicy, triumfowała drużyna U2 Bytów. Dziś natomiast na boisku rywalizowały panie. Faworytkami i, jak się okazało, triumfatorkami zawodów zostały piłkarki bydgoskiego KKP. To drużyna na co dzień grająca w pierwszej lidze. Druga część Koronowo Cup za 2 tygodnie. Wówczas o medale i puchary rywalizować będą drużyny Żaków i Skrzatów. A więcej informacji sportowych po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam i do zobaczenia. Teraz to wszystko. Kolejny serwis o 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.